Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat operacji Stitch, która jest używana w mapowaniu UV do takich bardziej zaawansowanych operacji związanych z rozwijaniem i ze zwijaniem siatki obiektów 3D rozłożonych na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Przygotowałem taką prostą scenę w poprzednim tutorialu, którą mam na warstwie Default i to była ta taka podwójna gruszka, którą rozwijaliśmy. Otóż w tej gruszce mapowanie UV, które było jakby na samym końcu tutoriala osiągnięte, to było mapowanie, które było oparte o przypięcie siatki do obiektu. Może włączę czarny kolor, aby było lepiej widać. I teraz to przypięcie osiągaliśmy za pomocą opcji Pin, która pozwalała w trybie Live Unwrap deformować siatkę płynnie, no i oczywiście złożyć ze sobą pewne fragmenty tej siatki. To jest standardowy sposób postępowania we wszystkich wersjach Blendera, troszeczkę starszych od wersji 2.62. W wersji 2.62 dochodzi nowa opcja, która przydaje się w tego typu sytuacjach, kiedy chcemy połączyć dwa fragmenty siatki, ponieważ ona umożliwia zszycie takich fragmentów prawie że automatyczne. Mamy całkiem sporo opcji przy tym zszywaniu, wyjaśnię tylko niektóre, aby określić tylko takie podstawy, jakby zarysować zarys pracy. A więc na samym początku zaznaczę wszystko i usunę te przypięte wierzchołki za pomocą operacji Alt-P i zrobię jeszcze raz Unwrap na całości, aby obiekty, fragmenty siatki rozłożyły się w jakiś tam charakterystyczny dla siebie sposób. Akurat widać, że to rozłożenie dostałem całkiem niezłe. Tak, jest bardzo fajne. No i teraz, na czym ta operacja Stitch polega? Stitch to jest operacja troszkę odwrotna do czegoś takiego, co się robi markując szwy. Szef i Stitch, znaczy Seam i Stitch to jedno słowo, dwa słowa określające szef, czy też zszycie. Z tym, że stitch dodatkowo ma takie znaczenie, że oznacza również ściek albo zszycie z dwóch fragmentów jakiejś powierzchni. A więc to jest taki ściek krawiecki, powiedziałbym. Więc teraz, aby na przykład połączyć jeden fragment z drugim tutaj, nie trzeba kombinować z siatką, przesuwać jej ręcznie, czy w jakiś taki sposób się męczyć. Wystarczy tylko zaznaczyć pewien łańcuch wierzchołków i wybrać opcję stitch. Ta opcja jest w menu UV, dostępna jest przez klawisz V, normalnie, bez niczego. A więc można wcisnąć V po prostu i dostajemy natychmiast jakieś takie dziwne, nie wiadomo co. To nie wiadomo co, to jest nasza siatka, która ma zaznaczone wierzchołki, które zrobiły się czerwone i również jakieś inne takie fantomowe siatki, które się zrobiły z tych, które leżały obok niej. No i teraz czerwone wierzchołki oznaczają takie miejsca, których nie da się połączyć. Natomiast zielone to są takie, które się już połączyły. Jeżeli odznaczę te zielone wierzchołki, to wtedy czerwone, które były poprzednio, teraz już mogą się połączyć z fragmentem siatki. No i widać, że ten drugi fragment siatki dopasowuje się na podstawie tych zielonych wierzchołków do tego, który miałem zaznaczony poprzednio. A więc teraz jest sytuacja taka, że zaznaczyłem pewien szef, pewne rozcięcie mojej siatki i wirtualnie do niego przykleiłem drugi brakujący fragment. Jest to więc operacja odwrotna w pewnym sensie do rozcinania, chociaż ona dzieje się na rozciętych fragmentach i pozwala mi tylko ładniej ustawiać poszczególne wyspy. No i teraz, jeżeli już mam tego typu rozcięcie, to mogę je zaakceptować po prostu klikając klawiszem myszy lewym lub wciskając klawisz Enter, bo to jest cały czas taki tryb jakby wprowadzonej modyfikacji. Widać zresztą, że na pasku stanu mam dodatkowo wyjaśnione opcje. Mogę na przykład włączyć lub wyłączyć operację Snap. Snap, klawisz S. Jeżeli go włączę lub wyłączę, to widzę, które wierzchołki ze sobą się łączą. Snap powoduje, że cały fragment siatki jest przesuwany i ustawiany w taki sposób, aby był maksymalnie dobrze dopasowany do tej krawędzi, którą zaznaczyłem. Oprócz Snap istnieje także coś takiego jak Midpoints Off, to jest klawisz M. Mogę mieć teraz ustawione oba fragmenty siatki w takiej wspólnej przestrzeni w optymalnym rozłożeniu. Obie się przesunęły teraz. Mogę także mieć opcję Limit, którą w tym momencie zmieniam za pomocą Alt i kręcenia kółkiem myszy. Jak widać, ten limit określa, jak bardzo te siatki są daleko od siebie, które z wierzchołków dają się przesuwać. No i mamy także jeszcze coś takiego jak Switch Island. W tym momencie ten midpoint muszę wyłączyć. Jeżeli nacisnę Switch Island, czyli klawisz I, to wtedy będę miał przełączenie określonej siatki i doklejenie jej do tej drugiej. Ponieważ biorą w tym zszywaniu udział tylko dwa fragmenty, no to raz będę miał jeden, a raz drugi odpowiednio doczepiony do swojego odpowiednika. No i teraz ta operacja jest fajna, ponieważ zamiast kombinować z przypinaniem, mogę na przykład ustawić siatkę w taki sposób, kliknąć lewym klawiszem i ona natychmiast się w tym położeniu ustawia. I to już jest fajne.
Natomiast teraz te dwie siatki są połączone. Jeżeli nacisnę klawisz L, to zaznacza się od razu całość. To jest jakby zszycie w warstwy UV, tak jakbym nie miał tutaj szwu w pewnym miejscu. Bardzo przydatna rzecz, oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli zrobię unwrap, to wrócę natychmiast do ustawienia początkowego, więc musiałbym teraz odznaczyć te dwa wierzchołki, nacisnąć V, kliknąć i miałbym dopiero połączenie. Oczywiście tego typu połączenie odbyło się na płaszczyźnie, która jest krzywa, w związku z tym tutaj troszeczkę mi się deformuje część siatki, no i należałoby ją w jakiś tam sposób wyprostować. Mogę na przykład spróbować zaznaczyć jedną z takich krawędzi, następnie w trybie edycji proporcjonalnej po wciśnięciu klawisza O, tutaj mam ten tryb, mogę próbować na przykład tą siatkę przeskalować w osi X czy też w osi Y do zera. Tryb edycji proporcjonalnej, tak nawiasem mówiąc, przypomnę tylko, bo o tym już mówiliśmy, działa w ten sposób, że jeżeli go włączę i zaznaczę jeden wierzchołek, na przykład ten, który jest tutaj, i zacznę go przesuwać za pomocą G, to będzie mi się przesuwała cała siatka. Pokażę to może z pewnej odległości. Widać? Przesuwa się cała siatka, chociaż tylko jeden wierzchołek jest zaznaczony. Siatka przesuwa się tak, jak byłaby elastyczna. I oczywiście przesunięcie tego jednego wierzchołka ciągnie za sobą pozostałe wierzchołki, a siłę deformacji, którą uzyskuję w tym trybie, mogę regulować za pomocą kółka myszy. A więc jeżeli kółkiem myszy pokręcę i zrobię takie małe kółeczko, to swój wierzchołek przesuwam tylko w niewielkim zakresie, deformując całą siatkę. Więc mogę zrobić tego typu operację na przykład na całej warstwie wierzchołków, na całej takiej krawędzi, w trybie edycji proporcjonalnej, skalując je wzdłuż osi Y. To powoduje, że będę skalował pewne wierzchołki leżące blisko siebie. No niestety nie jest to najbardziej trafny sposób edycji, więc musiałem chyba po prostu ręcznie te wierzchołki wziąć bez edycji proporcjonalnej i ustawić we właściwym miejscu. Oczywiście można je nadal przypiąć, żeby poprawić wygląd siatki i prawdopodobnie do tego należałoby sposobu się uciec, żeby wszystko tutaj ładnie wyrównać. Więc może spróbujmy. Na początku je przypnę, zobaczymy co wyjdzie. Klawisz P. Teraz włączę sobie opcję Live Unwrap. O, już jest włączona, także dobrze. Jeden z nich delikatnie przesunę, wtedy spowoduje to uaktualnienie całej siatki i przesunięcie również reszty. Już widać, że mam tutaj prawdziwe rozcięcie. A więc jeżeli to rozcięcie jest, to ono zostało spowodowane przez te simy, które mam tutaj na obiekcie. Mogę teraz zwyczajnie, tradycyjną metodą połączyć te dwie siatki, tak jak to pokazywałem w poprzednim tutorialu, więc nie ma w tym momencie to większego sensu. W każdym razie opcja Stitch przydaje się do takich sytuacji, w których chcemy połączyć ze sobą lub też ustawić blisko siebie różne części siatki UV już uprzednio rozwiniętej. Jest to może rzadziej używana opcja, ale w niektórych skomplikowanych przypadkach naprawdę się przydaje. Na przykład, jeżeli zrobię coś takiego jak UV Smart Project, w tym momencie dostanę siatkę porozcinaną na wiele różnych fragmentów. Teraz desperacko mogę próbować niektóre z tych wierzchołków połączyć za pomocą klawisza V, no właśnie po to, aby je w jakiś sposób razem ze sobą ustawić. Na przykład teraz już mam je ustawione prawidłowo. Więc jest to sposób na modyfikację samej siatki, taki bardzo sprytny. Polecam, zwłaszcza tym, którzy chcą troszeczkę bardziej zaawansowanym sposobem rozwijać siatki UV. A tak nawiasem mówiąc, jak już o tym mówimy, to rozwinięcie UV nie jest idealne. Można sobie wyobrazić również inne rozwinięcia, więc może na początku skasujmy wszystkie szwy i teraz zróbmy trochę inne, na przykład rozcięcie, które zrobiłbym na przykład w tym miejscu. Tutaj ciach, tutaj i jeszcze dodatkowo zaznaczę krawędzie, które są tutaj pomiędzy. Weźmy sobie, zaznaczmy wierzchołki. I jeszcze raz zaznaczmy krawędzie. O, tego typu rozcięcie to jest alternatywny sposób rozcięcia tego mojego mesza. Jeżeli teraz wezmę Mark Sim, zaznaczę wszystko, wcisnę Unwrap, to będę miał w ten sposób rozwiniętą siatkę. Być może wygeneruje to troszeczkę ładniejsze rozwinięcie tekstury na obiekcie. Można to sprawdzić klikając UV Grid i już widać, że ta siatka układa się zupełnie inaczej. Dobrze jest rozciągnięta. Chociaż znowuż pojawiają się dość ostro widoczne szwy. No ale to jest ćwiczenie, które pozostawię już samym odbiorcom, że tak powiem. Popróbujcie rozwinąć taki model w idealny sposób. Zobaczcie, że to nie jest wcale takie proste. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.